Ubongo Trigo w wersji podróżnej, czyli Travel. Gra dla 1 do 4 graczy, od 7 roku życia, około 20 minut zabawy. Jest to Ubongo, te tradycyjne, bo ja tu mam w tle 3D, a to jest te tradycyjne na żetonach. Natomiast Trigo, bo te żetony tak jest nawiązaniem trochę do trójkątów, tak? Że nie takie kwadratowe, czy prostokątne płytki. No, naszym celem jest spełnienie zadania, czyli pokrycie układu przestrzeni wybranymi kafelkami i zrobienie tego przed innymi. No i zaraz oglądamy przykładową rozgrywkę. Więc tak, najpierw każdy otrzymuje, mamy 7 płytek różnego kształtu, każdy bierze swój zestaw, różne kształty, różne kolory, tak? Teraz każdy otrzymuje kartę. Mamy poziom bardziej skomplikowany, tak, trudniejsze, więcej przestrzeni, więcej tych numerków tutaj, czyli tych żetonów, które będziemy brali do zakrycia tego, lub łatwiejsze, czyli czterema kafelkami zasłaniamy takie dwa tereny, tak, dwa obszary. Każdy bierze kartę, na razie zasłoniętą, i na 3-4 sobie ją odsłaniamy, tak. Odsłaniamy, 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 odsłaniamy. Jednocześnie jak odsłaniamy, to każdy dobiera kafelki, które tam są potrzebne. Tu i tu. Mam wszystkie. Mam wszystkie. Tych kolorków tu nie ma i tych numerków tu nie ma. Są kolory, ale także są numerami oznaczone, tak? Kafelki możemy sobie, jak będziemy układali, przekładać, obracać, tak? Oczywiście takie, jakie mamy tutaj pokazane, każdy będzie miał pokazane do danego do danej przestrzeni, tak? Więc każdy będzie brał sobie inne. No i teraz sobie będziemy to układali. Tak, mógłbym próbować jakoś inaczej dopasować, tak? Ale no tu mi wiadomo, tak fajnie wejdzie. Tu. Teraz ten, on mi zakończy ten obszar i ten też mi tutaj świetnie wejdzie. I zobaczmy. Obszar jest w całości zasłonięty, nic nie wystaje poza dany obszar, tak? I żaden z tych elementów, z tych żetonów nie nachodzi na siebie. I to jest prawidłowo wykonane zadanie. Kafelki 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 7. Zasłaniają oba tereny, żaden nie pokrywa się, żaden nie wychodzi poza. Teraz wam Ubongo. Pozostali mają 20 sekund, liczę do 20, żeby zasłonić swoje układy, tak? Jeśli nie zdążą zasłonić, to ja otrzymuję ich karty i otrzymuję punkt za swoją kartę i za ich karty. Tych, którzy nie zdążyli w ciągu tych 20 sekund zasłonić swoich przestrzeni. Jeśli w te 20 sekund zdążą zasłonić, no to oni biorą kartę swoją własną jako punkt. A ja tylko tych, którzy nie zdążą. Dlatego, że byłem jako pierwszy. To jest generalnie ten bonus bycia pierwszym tutaj, tak? Potem kolejna osoba jest tym, który obsługuje grę, czyli każdemu wykłada kartę. Na 3-4 odsłaniamy kolejną kartę, tak? I dobieramy odpowiednie wartości, czyli kształty też, bo to są wartości i kształty, i zasłaniamy nowe tereny, nowe przestrzenie. Ile kart gra? Generalnie gra tutaj 8 kart na gracza, tak? Czyli 8 rund trwa nasz pojedynek. Ten, kto będzie miał najwięcej kart, ten wygrywa grę. Każda karta za jeden punkt liczona. Tak wygląda Ubongo Travel. Możemy też się bawić w wersji zaawansowanej, że punkt zdobywa tylko osoba, która zwyciężyła za swoją kartę. Natomiast taki, że bierzemy karty tych pozostałych, jak nie zdążą, jest też całkiem fajny. Podoba mi się to, bo można więcej naraz punktów zyskać, więc mamy tutaj więcej walki, więcej emocji, tak? Też generalnie bardzo, bardzo wygodne jest to, że to jest malutkie, niewiele miejsca zajmuje, a mądre, tak? Ciągle mądre. Dobrze zagospodarowane, bo podwójnie, tak? Obie strony karty. Wersja łatwiejsza, wersja trudniejsza. Same kształty widzimy, jakie są, ale też jak ktoś kolorów nie rozróżnia, to ma ponumerowane, więc
też sobie na spokojnie poradzi. No i tak było mówione, że obracamy jak tylko chcemy, możemy to wyobracać, żeby po prostu nam wpasowało w naszą przestrzeń. I to jest Ubongo Travel i Trigo ze względu na kształt. A u nas tutaj w tle Ubongo 3D, które pozostało w kolekcji. Natomiast to też jest bardzo fajne i takie idealne, żeby ze sobą zabrać gdzieś w teren, tak, w podróż. No i oczywiście pamiętamy, że w całej tej serii Grzegorz Reichmann trzyma generalnie tą serię. Wszystko on tutaj tworzy, autorstwo pozostaje niezmienne. Bardzo fajna gra, Ubongo Trigo, jak ktoś lubi gry logiczne, takie z kafelkami. No i oczywiście wydawcą jest niezmiennie Egmont. Dzięki.